Chwała Panu Jezusowi. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Amen. Kochani, tak się cieszę, że znowu mogę być wśród Was. Zanim w ogóle cokolwiek powiem, chciałbym przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od Zboru Pańskiego w Zebrzowicach. Teraz w czerwcu będziemy mieli już trzecią rocznicę, jak zbór w Zebrzowicach został powołany. To jest takie niesamowite, ciągle to przeżywam. A w ogóle to gdzieś tam z przeszłości te nasze korzenie sięgają aż do waszego zboru. Wiele osób z waszego zboru miało wpływ na nasze życie, na moje życie, życie Mariolki. Lidziu, 30 lat temu, kiedy żeśmy się zjawili w twoim domu razem z drugim małżeństwem Grzybków, pomyślałabyś, że to się tak skończy? Pan jest wielki, niesamowity. Bóg nas zaskakuje. Kochani, Słowo Boże mówi w liście do Tymoteusza, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, doszli do poznania prawdy, ale nie tylko, aby byli zbawieni, ale również na tej drodze za Panem, kiedy już człowiek otworzy swoje serce dla Boga, żeby był narzędziem w ręku Boga, żeby był tym pożytecznym sługą, narzędziem w Jego rękach, aby wypełnić Jego wolę, wolę Bożą. I moi drodzy, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, kiedy okazali to swoje nieposłuszeństwo, wtedy Bóg zaczął szukać ich. Oni gdzieś tam się ukryli, gdzieś tam w krzakach, tak? Bo byli nadzy, nagle zorientowali się, że są nadzy. Zaczęli się ukrywać. Bóg mówi, gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś? I właściwie to wołanie, gdzie jesteś, ono tak rozbrzmiewa przez te wszystkie wieki, bo Bóg po prostu szuka człowieka. On ciągle woła człowieka, który jeszcze do niego nie należy. Mówi, Adamie, gdzie jesteś? Marku, gdzie jesteś? Zbyszku, gdzie jesteś? Szukam cię, otwórz swoje serce dla mnie. Wołam cię, przyjdź do mnie. Pan Jezus jakby ponawia, kontynuuje to wołanie, ale trochę w inny sposób. On mówi już tak bardziej dosadnie, pójdź za mną, pójdź za mną. Do każdego człowieka. Gdyż Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc Jezus mówi, pójdź za mną. Bóg przez Jezusa mówi, pójdź za mną. Przyjdź do mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja wam dam ukojenie. Któż może nam dać ukojenie, jeżeli nie nasz Pan Jezus Chrystus? Ludzie szukają ukojenia w różnych miejscach, u różnych ludzi, gdzieś tam w różnych filozofiach. Szukają ukojenia, potrzebują tego ukojenia, ale tak naprawdę tylko Pan, Jezus Chrystus, może to uczynić, może ukoić nasze serca. I myślę, że każdy, kto ma relację z Bogiem, może na to powiedzieć amen. Właśnie, relacja z Bogiem to jest coś szczególnego. Kochani, ten świat jest pełen religii. Wokół nas jest pełno religii. Wszyscy są religijni, pełno religijnych ludzi wokół nas. Ale tak niewielu z tych ludzi ma osobistą relację z Bogiem. Pewna osoba kiedyś zapytała mnie, jak wygląda twoja relacja z Bogiem? A ja mówię, no byłem ostatnio w kościele. Ale ja nie pytam, czy byłeś w kościele, tylko jak wygląda twoja relacja z Bogiem? To jest różnica. Myślę, że to jest różnica, prawda? Jak wygląda twoja relacja z Bogiem? Mógłbym zadać to pytanie tobie również, bracie, siostro, przyjacielu. Jak wygląda twoja relacja z Bogiem? Moi drodzy, Pan chce nami się posługiwać. On chce, aby człowiek pojednał się z Nim, z Bogiem, aby przyszedł do Niego, aby zaczął Go naśladować, a kiedy już jest w Jego rękach, aby pełnił Jego wolę. Ale tak się dzieje, że szatan nie daje za wygraną. I on chce przeszkodzić w tym. On chce po pierwsze przeszkodzić człowiekowi, aby pojednał się z Bogiem, a kiedy już to uczyni, kiedy już jest Bożym dzieckiem, to chce zrobić wszystko, aby uprzykrzyć życie człowiekowi wierzącemu. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale tak to działa. Wiecie, szatan wie, że nie może zabrać, odebrać tobie, mnie zbawienia. Wie, że to zostało
drogocenną krwią Jezusa, wykupieni jesteśmy drogocenną krwią Jezusa, więc to nie jest tak, że to jest takie proste, tak po prostu można stracić to zbawienie. Jeżeli jestem w rękach Bożych, Słowo Boże mówi, że nikt nie wyrwie mnie z Jego ręki. Nic nie odłączy mnie od miłości Chrystusowej. Kto będzie sądził? Kto będzie oskarżał? Czy Bóg? 8 rozdział chyba Listu do Rzymian o tym mówi. Nie. Zbyt wysoka cena została zapłacona. Ale moi drodzy, szatan będzie robił wszystko, aby uprzykrzyć życie człowiekowi wierzącemu, aby zatrzymać go na tej drodze, aby był nierealizowany ten Boży plan, Boża wola w moim i w twoim życiu. A więc on ma jedno narzędzie. Kłamstwo. Bo diabeł jest ojcem kłamstwa. On jest wynalazcą kłamstwa i on posługuje się tylko i wyłącznie kłamstwem. On jest pozbawiony autorytetu, jest pozbawiony władzy, ale używa kłamstwa. I okłamuje. Widzisz? Tak, jesteś chrześcijanin? Czy ty na pewno jesteś zbawiony? To nie jest tak, wiecie, że my jednego dnia jesteśmy zbawieni, drugiego dnia jesteśmy potępieni. To szatan ze swoimi kłamstwami przychodzi i w ten sposób się czujemy. Ale tak naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeżeli Bożymi dziećmi, to również dziedzicami Królestwa. Współdziedzicami Jezusa. Alleluja. Synami i córkami Boga. I szatan będzie robił wszystko i będzie używał różnych sposobów, aby nas zatrzymać w tym, aby Boża wola była realizowana w naszym życiu, w twoim, moim życiu. I on używa różnych metod, oczywiście kłamstwa. I chciałbym dzisiaj takim podzielić się z wami, bracia i siostry, takimi metodami, skutkami tego kłamstwa diabelskiego. Kilkoma rzeczami, konkretnie trzema, które powstrzymują człowieka, aby przyszedł do Boga, powstrzymują człowieka wierzącego, aby wypełniał wolę Bożą w swoim życiu. Wiele lat temu, to już może z 10 lat temu było, przyszedłem do okulisty i ten pan mówi, z czym pan do mnie przyszedł? Ja mówię, z oczami. Ja mówię, no tak, jak się już skończy 40 lat, to wszyscy się tutaj pchają drzwiami i oknami do mnie. Rzeczywiście trochę wzrok już gorszy, ale dzięki Bogu za okulistów. Kochani, chciałbym przeczytać fragment, który zapisany jest w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale. Moją usługę mógłbym zatytułować trzy przeszkody albo trzy hamulce w realizowaniu Bożej woli. Może trzy przeszkody, to tak ładniej brzmi. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę oprzeć. Do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł, Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami idzie drogą. I nagle z tłumu wyskakuje jakiś człowiek i mówi, Panie, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Dokądkolwiek się udasz, pójdę za tobą. Taki ktoś, kto niepytany, wyskakuje z tłumu, pod wpływem jakichś emocji, jakiegoś bodźca. Pójdę dokądkolwiek pójdziesz, Panie. Drodzy bracia i siostry, gdyby tak wszyscy na przestrzeni lat minionych zostali przy Bogu ci, którzy w ten sposób mówili, to nasze zbory by pękały w szwach, również w Zebrzowicach nawet. Gdyby wszyscy, którzy deklarowali taką gotowość i chęć, Panie, pójdę dokądkolwiek, wielu było takich, prawda? Ale oni nie obliczyli kosztów, być może. Być może coś nie do końca szczerze zrobili. Ale takich wyrywających się z tłumu jest wielu. I tutaj ta osoba również jest taką, która wyrwała się z tłumu, tak pod wpływem bodźców, emocji jakichś. Panie, dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za tobą. Pewnego razu pewna kobieta również tak wyrwała się z tłumu i mówi, błogosławione piersi, które ssałeś
i łono, które cię nosiło. Pan Jezus mówi, owszem, owszem, tak, błogosławione, błogosławiona jest moja matka, oczywiście, Maria jest błogosławiona między niewiastami. To zaszczyt, to przywilej, to jest niesamowite, że właśnie Bóg wybrał tą kobietę, aby była matką naszego Pana. Owszem, jest błogosławiona, ale błogosławieni są również ci, i to w równym stopniu, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, i zachowują Go. Którzy słuchają moich słów i wypełniają je, mówi Pan Jezus. Więc czasami takie wyrwanie się z tłumu, takie gdzieś tam ktoś niepytany, można to porównać do takiego słomianego zapału. Cztery rodzaje gleby. Siewca wyszedł, aby siać. Jedno z tych ziaren padło na glebę skalistą. Mało ziemi, mało wilgoci. Od razu rośnie. Ta roślinka, to ziarno zaraz puszcza kiełki, zaraz wyrasta. Ale gdy tylko słońce zaświeci, ta wilgoć, ta niewielka ilość wilgoci w tej glebie, w tej ziemi wyparowuje. Ta ziemia usycha. Ta roślinka więdnie. Słomiany zapał. Wielu jest takich, którzy tak od razu reagują. Od razu chcą się podjąć czegoś. Od razu chcą pójść za Jezusem. Dokądkolwiek On pójdzie. Ale kiedy tylko ogień, słońce, ten ogień doświadczeń, ogień prześladowań się pojawi, zaraz się wycofują. Zaraz się wycofują. Pan Jezus konfrontuje tą chęć pójścia za Nim i mówi, lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy czasem nie ma gdzie głowy skłonić. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Że czasami pójście za Jezusem jest niewygodne. Że czasami potrzeba jakiegoś wyrzeczenia. Lisy i ptaki mają się lepiej czasem niż ja. Niż wierzący człowiek. Ach. W tym gniazdku jest tak ciepło i przytulnie. W tej norce jest tak przyjemnie. Tak bezpiecznie. Po co właściwie się tak narażać? Po co się tak poświęcać, rzeczywiście, rzeczywiście. O tym człowieku już nie czytamy. Wycofał się, zrozumiał. Nie był w stanie zapłacić, ponieść ceny pójścia za Jezusem. Wybrał tą, przepraszam za wyrażenie, tą norę, to gniazdo, tą wygodę, to ciepełko. Do drugiego człowieka Pan Jezus mówi, pójdź za mną. Do tego już się zwrócił. Powiedział, pójdź za mną. A ten człowiek mówi, Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Jezus mówi, niech umarli grzebią swoich umarłych, a Ty pójdź i głoś Królestwo Boże. Panie, pozwól mi najpierw wykonać moją pracę. To zajęcie, które mam do wykonania, ono jest tak bardzo ważne, ono jest tak ważne, jak pogrzebanie ojca. To jest tak ważne zajęcie. Wiecie, pogrzebać ojca. No, myślę, że nie ma nic ważniejszego. Myślę, że Pan Jezus powinien to zrozumieć. Przecież no, jak można nie pogrzebać ojca? Ważne zajęcia. Ważne sprawy. Wydaje się, że Pan Jezus mówi tutaj o pewnym zajęciu, o pewnej pracy niecierpiącej zwłoki. To jest praca, którą musisz wykonać dzisiaj, teraz, już, natychmiast, bo inaczej świat cię zawali, bo inaczej przestaniesz, nie wiem, stracisz coś, życie. Tak ważne zajęcie. Mam zostawić? Odłożyć na bok, żeby pójść na przykład na nabożeństwo albo z jakąś usługą, posługą? Przecież to jest tak ważne zajęcie, pogrzebać ojca. Ileż jest takich różnych zajęć, różnych prac do wykonania, prawda, które trzeba zrobić, które nie można odłożyć, w cudzysłowie nie można odłożyć, bo można, można. Wierzcie mi, bracia i siostry, mam 53 lata, nawróciłem się, miałem 20 lat i trochę poznałem życie i wiem, że wiele z tych zajęć można odłożyć, a właściwie 90% można odłożyć. Można odłożyć. Ale w naszych oczach wydają się one tak ważne, jak pogrzeb własnego ojca.
Ten człowiek mówi do Pana Jezusa: Panie, pozwól mi najpierw. Najpierw ja, potem Ty. Najpierw ja, jak pozałatwiam wszystkie swoje sprawy, to potem, jak mi sił starczy i czasu, zajmę się Twoją sprawą, Panie Jezu. Najpierw ja. Pozwól mi najpierw. Nie ma zgody na to. Bóg mówi: najpierw ja. Najpierw ja. Niech umarli grzebią swoich umarłych. Te ważne rzeczy, te ważne czynności, te ważne prace może wykonać ktoś inny. Na przykład umarły. Ktoś umarły może wykonać tą pracę. Tą ważną pracę. Ktoś za nas to może zrobić. Moi drodzy, ale Królestwo Boże może głosić tylko człowiek żywy. Tylko wierzący człowiek. To jest praca, której nie można odłożyć. To jest praca, do której tylko Ty się nadajesz. Jesteś niezastąpiony. Jesteś potrzebny Bogu. Bóg Ciebie potrzebuje. Niech umarli grzebią swoich umarłych. Różne zajęcia, różne rzeczy można zrobić. Ktoś inny może to wykonać. Nawet niewierzący. Ale czy niewierzący może głosić Ewangelię? Nie może. Niech umarli grzebią swoich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Najpierw mi. Pozwól mi najpierw, mówi ten człowiek. Przypomina mi się taka historia o tym, jak Pan Jezus miał 12 lat i poszedł wraz z tym orszakiem pielgrzymkowym do świątyni, do Jerozolimy. I później w drodze powrotnej on został w Jerozolimie, wszyscy już poszli, uszli tam gdzieś dzień drogi i nagle zorientowała się matka z ojcem, że Jezusa nie ma. I poszli z powrotem, wrócili, zaczęli go szukać. I tam czytamy, że 3 dni go szukali. 3 dni go szukali gdzieś tam po znajomych, po rodzinie, po ulicach szukali Pana Jezusa, gdzie On jest. I w końcu wpadli na genialny pomysł. A może byśmy tak poszli do świątyni? Po 3 dniach dopiero. Może byśmy poszli do świątyni? Gdzie czasami człowiek próbuje coś po swojemu zrobić. Próbuje użyć wszystkich możliwości. A kiedy już to wszystko zawiedzie, to wtedy dopiero udaje się do świątyni. Wtedy dopiero idzie do Boga i: Panie, no już wszystko zawiodło. Już to, co chciałem zrobić, to wszystko zawiodło. Tylko Ty mi pozostałeś, Panie. Oni przyszli do świątyni. A Jezus mówi: ale nie rozumiem. Nie wiedzieliście, że mam być w tych rzeczach, które należą do mojego Ojca? Po co traciliście tyle czasu? Trzeba było od razu przyjść tutaj. Po co? 3 dni chodzili po całym mieście, szukali. Trzeba było od razu przyjść. Nie wiedzieliście o tym. Bracia, siostry, przecież wiemy, że możemy przyjść od razu do Pana. Możemy u Niego szukać pomocy. Najpierw Jemu dajmy, najpierw u Niego poszukajmy. A nie jakieś tam własne usiłowania, własne starania, własne wysiłki, znajomości i tak dalej. Przyjdźmy do Pana. Dajmy Jemu. Pójdź za mną. Panie, ale pozwól mi najpierw pogrzebać mojego Ojca. Pozwól mi, że zajmę się sam swoimi sprawami, a potem może przyjdę do Ciebie. Niech umarli grzebią swoich umarłych. Czy jestem gotowy? Pogrzeb Ojca pokazuje nam tą ważną czynność, to ważne zajęcie, niecierpiące zwłoki, które nie można odłożyć, które wydaje się, że po prostu musi być wykonane teraz, w tym momencie, bo inaczej świat się zawali. A taka prawda wcale nie jest. Tak nie wygląda, prawda? Wiemy o tym. Przyznajmy się przed sobą, kochani bracia i siostry, że tak to jest. Ludzie są dzisiaj tak zapracowani. Ale to jest sprawa poukładania priorytetów. Nic innego. Nasze życie chrześcijańskie, duchowe musimy układać do
tego planu Bożego w swoim życiu. Taki banalny przykład. Idziemy gdzieś do lekarza, do dentysty na przykład. Umawiamy się na wizytę. Nabożeństwo tygodniowe jest we wtorek u was. Tak jak u nas. O 18 też pewnie. A więc umawiamy się do dentysty. I dentysta mówi, szuka tam w swoim notatniku termin następnej wizyty. Mówi, no wtorek, tak pod wieczór byłoby dobrze. A, bardzo dobrze, tak, pasuje mi to. Ale można było inaczej. Można było powiedzieć na przykład, a jakiś inny termin, no jest możliwe w środę, w czwartek. O, to lepiej w środę. A my często w ogóle nie podejmujemy takiego dialogu. We wtorek pan doktor zaproponuje, dobrze, super, pasuje mi to. A Bóg mówi, najpierw mi. Kiedy byłem jeszcze w zborze w Cieszynie, na Radzie Starszych postanowiliśmy, też byłem, miałem przywilej być starszym zboru, więc postanowiliśmy, żeby wyjść naprzeciw ludziom, którzy długo pracują. Teraz są takie czasy, że ludzie długo pracują, a więc żeby wyjść im naprzeciw, no to postanowiono, żeby godzinę nabożeństw przesunąć o pół godziny. Po prostu nie o 18, ale o 18.30. Wiecie co? Dziwne. Ale ci, którzy się spóźniali na 18, spóźniali się również na 18.30. A ci, którzy nie przychodzili, bo rzekomo za wcześnie było nabożeństwo, nie przychodzili również na 18.30. Jeżeli nie ma w sercu pragnienia, tak jak to ktoś kiedyś powiedział, że jeden człowiek przyprowadzi konia do wodopoju, ale 10 ludzi nie zmusi go, żeby się napił. Coś w tym jest. Pan Jezus również mówi, jeżeli ktoś jest spragniony w Ewangelii Jana, niech przyjdzie do mnie i pije. Ale jeżeli ktoś jest spragniony, jeżeli nie ma pragnienia. Ważne zajęcie. Jeżeli nie ma pragnienia, to wybiorę to zajęcie. Jeżeli nie ma pragnienia, to pójdę do dentysty, mówię się w czasie nabożeństwa. A co? Przecież co to? W Kościele katolickim, jak ktoś nie przyjdzie na nabożeństwo, na mszę, to się musi wyspowiadać z tego. To jest grzech. Wiecie, na przykład kiedy się szło do spowiedzi, do księdza, to mówiło się, w ostatnim miesiącu trzykrotnie opuściłem mszę świętą. Zgadza się? Ktoś z was to pamięta jeszcze? Tak było. A my? Nie ma grzechu, nie ma świadomości grzechu. Łaska Boża, hulaj dusza, chciał się powiedzieć, ale to chyba zagalopowałem się. A może by tak potraktować nabożeństwo jak coś bardzo poważnego, jak spotkanie z samym Bogiem, jak spotkanie z bliźnimi, z braćmi, siostrami, Kościół. Bóg mieszka w Kościele, w chwale swojego ludu. Amen. Potraktujmy to jako wspólne świętowanie, jako czas jakiś wyjątkowy. Odłóżmy wszystkie rzeczy, ułóżmy sobie życie właśnie, żeby dostosować je do zgromadzeń. W liście do Hebrajczyków jest napisane, nie opuszczajcie wspólnych swoich zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju, a to tym bardziej, kiedy widzicie, że ten dzień się przybliża. Dzień Pański, dzień przyjścia Pańskiego. Tym bardziej dołóżmy starań, aby nie opuszczać zgromadzeń. I dziwne, ale już 2000 lat temu były takie zwyczaje brzydkie. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Widać, świat się nie zmienia w pewnych kwestiach. Takie dwa hamulce, prawda? Pierwszy hamulec to ta wygoda, te dobra materialne, jakieś rzeczy, przedmioty, nie wiem, nieruchomości, wygoda. Ta druga przeszkoda, ten drugi hamulec jakby to praca. Praca.
Jeszcze raz praca. I jeszcze raz praca. Praca. Wszystko inne może być odłożone, ale nie praca. Praca musi być wykonana, bo to jest przecież jak pogrzeb ojca. Pojawia się jeszcze trzecia osoba. I mówi, no poszedłbym, Panie, za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi domownikami, z moimi ludźmi, z moją rodziną. I Pan Jezus mówi, kto się wstecz ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Kto rękę przykłada, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tu nie chodzi o zbawienie. Chodzi o służbę. Pług to służba. Oranie, tak? Sianie. To praca dla Pana na niwie Pańskiej. Wiecie, Bóg chce czegoś więcej dla nas niż tylko niedzielnego nabożeństwa. Chce, abyśmy byli w Jego rękach narzędziami, abyśmy podjęli się służby. Boże Słowo nawet mówi, płomienni duchem Panu służcie. On chce. Wiecie, szatan się nie boi takich niedzielnych chrześcijan, ale boi się dzielnych chrześcijan. Tak? Są niedzielni i dzielni. Szatan się nie boi niedzielnych chrześcijan, ale boi się dzielnych chrześcijan. Takich, którzy idą za Panem, którzy mają pasję, którzy głoszą Ewangelię, którzy dzielą się swoim świadectwem, swoimi przeżyciami, którzy idą i tam, i tam. I szatan zrobi wszystko, żeby zatrzymać nas. A więc posyła te przeszkody, te hamulce, te rzeczy, te przedmioty, tam praca, ale również ludzie. Relacje międzyludzkie, rodzina, dom, sąsiedzi, nie wiem, opinia ludzi. Pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Pozwól mi najpierw. Relacje międzyludzkie. Przypomina mi się taka historia, na pewno ją znacie również, ona jest zapisana w pierwszej Księdze Królewskiej w 17 rozdziale, gdzie Eliasz spotyka tą kobietę z Sarepty sydońskiej i mówi do niej, daj mi się napić. Ona mu daje pić. A on mówi, a daj mi jeszcze jakąś kromkę chleba. A on mówi, no niestety mam tylko garść, trochę mąki i trochę oliwy. Właśnie chcę nazbierać trochę drewna, zrobić jakiś placek i dać swojemu synowi. 2 lata już nie padało, w ogóle susza, głód. Chcę dać swojemu synowi, sama zjem i później pewnie umrzemy. I ten prorok mówi, tak zrób. Nie bój się, zrób tak. Ale najpierw daj mi. Najpierw mnie daj. A potem zjesz ty i twój syn. Można było sobie pomyśleć, no bez przesady, no. Jak najpierw mam dać prorokowi? Czytaj Bogu. Jak Bogu mam dać najpierw? Przecież tu jest mój syn, moje dziecko umierające. Muszę o nie zadbać, muszę jemu dać. Nie mogę odjąć jemu od ust i dać jakiemuś facetowi, który się pojawił. Tak. Prorok. Daj mi najpierw, nie bój się. Oliwa się nie skończy. Mąka się nie wyczerpie. Codziennie będziesz spożywać posiłek. I tak było rzeczywiście, możemy o tym przeczytać w 17 rozdziale. Czy jesteśmy gotowi dać najpierw Panu, najpierw Bogu? Czy jesteśmy gotowi poświęcić te rzeczy, tą pracę i tych ludzi? Jest taka analogiczna historia, dokładnie analogiczna historia, można powiedzieć, w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza. I tam jest mowa o pewnym człowieku, który wydał przyjęcie, który wydał ucztę. I kiedy już ta uczta była gotowa, wtedy posłał swoje sługi, mówi, uczta jest gotowa, wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. I wtedy zaczęli się wymawiać. Jeden mówi, no pole kupiłem, muszę je zobaczyć. Drugi mówi, i miejmy za usprawiedliwionego, tam się tłumaczy jeszcze. Drugi mówi, kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować, miejmy za usprawiedliwionego. A trzeci mówi, pojąłem żonę, dlatego nie mogę przyjść. To jest dokładnie to samo. To pole, to są te nory, te gniazda, te dobra materialne, ta wygoda,
Czy on nie mógł przyjść? Pole to nie zając, przecież nie ucieknie. Można go było zobaczyć jutro albo po nabożeństwie na przykład. Nie. Teraz. On musiał je teraz zobaczyć. Ważniejsze było pole. Przecież pole już ma, już jest jego właścicielem. Nikt mu nie odbierze. Wybrał pole. Ale wiedział, że to kiepska wymówka, a więc dodał przy okazji, ale miej mnie za usprawiedliwionego. Ten drugi. Kupiłem 5 par wołów. Idę je wypróbować. 5 par wołów. To się kojarzy z pracą. To jest ta praca. Tak jak w przypadku pogrzebu. Praca niecierpiąca zwłoki, którą trzeba wykonać teraz. Teraz. On musi teraz iść, wypróbować te 5 par wołów, bo przecież woły co prawda się poruszają, ale też nie zające, też nie uciekną. Też już je ma. Już są jego własnością. Można było wypróbować jutro albo kiedy indziej. Nie. Dzisiaj. Najpierw ja. Pozwól mi najpierw, Panie. Najpierw ja, jak potem już wszystko załatwię, to coś, nie coś dla Ciebie. Te resztki. To, co zbywa. A nie wszystko. Też ten człowiek stwierdził, że to kiepska wymówka, więc też dodał, Panie, no ale miej mnie za usprawiedliwionego. A trzeci? Żonę pojąłem i dlatego nie przyjdę. Już bez żadnego tłumaczenia. Bez żadnego usprawiedliwienia. Żonę pojąłem. No przecież to jest chyba oczywiste. Muszę zostać z żoną. No, jak ty sobie to wyobrażasz? Mam pójść za tobą, a moja żona jest w domu, a moje dziecko choruje. Nie mogę przyjść na nabożeństwo, bo moje dziecko jest chore. Wiesz, mój mąż tak ciężko pracuje cały tydzień, nienawrócony. On tylko niedzielę ma wolną, dlatego muszę z nim zostać w domu, wiesz? Nie mogę przyjść na nabożeństwo. A dlaczego nie? Dlaczego nie przyjść na nabożeństwo i poprosić braci, siostry kościoła? Módlcie się, bo mam chore dziecko. Módlcie się, bo mam męża nienawróconego czy żonę. Tak? Człowiek ważniejszy. Pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi domownikami, z moją rodziną. Wiecie, to sformułowanie pójdź za mną mówi nam, że nie ma czasu, że to jest tu i teraz. Kiedy Pan Jezus mówi pójdź za mną, to On oczekuje, że teraz zostawisz wszystko i pójdziesz za Nim. Tak jak Piotr, który zostawił swojego ojca i te sieci, i te łodzie i poszedł za Jezusem. On tego oczekuje. W tej przypowieści o tej uczcie, zauważcie, tam jest taka ciekawa sytuacja. Ten człowiek zaprosił wszystkich na ucztę. Nie powiedział kiedy. Nie podał terminu. Mówi, chcę zorganizować ucztę, jesteście zaproszeni, jak wszystko będzie przygotowane, to was powiadomię. No i rzeczywiście, przygotował ucztę, a potem tego dnia rano wysłał swoje sługi i wszyscy mieli, ci zaproszeni, otrzymali wiadomość, wieczorem jest uczta, macie przyjść. O nie, ja sobie już zaplanowałem. Już mam zaplanowane wszystko na wieczór. Jeden musi obejrzeć pole, drugi musi wypróbować woły, jeszcze inny musi kolację zjeść z żoną. Nie, no niestety. Wiecie, to nam mówi o tym, w dzisiejszych czasach są takie dwie cechy wymagane i dobrze widziane przez pracowników. Wiecie jakie? To są takie cechy niewolnicze. Dwie cechy. Dyspozycyjność i elastyczność. To są dwie cechy, które pracodawcy uwielbiają. Znaczy, przepraszam, jeżeli tu są jacyś pracodawcy, ale jest pewien trąd taki w tym świecie. Nie wiem, czy to zauważacie, ale tak jest. Tak jest. Elastyczność i dyspozycyjność. Dwie bardzo pożądane cechy, których oczekuje nasz Pan, Jezus Chrystus. Abyśmy byli dyspozycyjni i elastyczni. Kiedy Jezus mówi, pójdź za mną, On nie ma na myśli jutro.
Dziś, gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś jest dzień zbawienia. Dzisiaj idź za Jezusem, pójdź za Nim. Jutro możesz być w miejscach, w których byś nie chciał dzisiaj być. Jutro może być za późno. Jutro w ogóle może nie być, może nie nastać w ogóle jutro. Może być przyjście Pańskie. Dzisiaj to jest ten właściwy moment, aby odpowiedzieć na to Boże wezwanie. Kiedy Jezus mówi, pójdź za mną. Kiedy Jezus mówi, uczta jest gotowa, wszystko przygotowane. Zostaw wszystko i przyjdź. Zostaw swoją wygodę, zostaw swoje dobra, a ja ci dam o wiele lepsze skarby, których ani mól, ani rdza nie niszczą, które są w niebie. Zostaw tą pracę, dość się jeszcze naharujesz, narobisz. Odłóż to. Odłóż, tak jak Maria odłożyła. Być może niektórzy będą mieć za złe, tak jak Marta miała za złe Marii. Ale Maria odłożyła to wszystko. Usiadła u stóp Jezusa. Warto odłożyć tą pracę, niecierpiącą zwłoki. Warto odłożyć. A Bóg ma dla nas zajęcie, które tylko ty możesz wykonać. Dzielić się Ewangelią. Tylko ty możesz to zrobić. Nie wiem, czy jesteś, bracie, siostro, tego świadoma. Nikt martwy duchowo tego nie zrobi. Tylko Kościół, tylko dzieci Boże. I te relacje międzyludzkie. Warto na pierwszym miejscu postawić relacje z Bogiem. A wszystkie inne relacje ułożą się we wspaniały sposób. Ułożą się wspaniale. Ale zadbajmy o tą relację z tą jedyną, wspaniałą osobą, którą jest Jezus Chrystus. Nasz brat i przyjaciel. Dwa w jednym. Wiecie, Pan Jezus również nazwany jest bratem. Mało tego, Pan Jezus powiedział, już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. A więc te najbliższe relacje w rodzinie to jest brat ze siostrą, prawda? A czasami się mówi, że przyjaciel jest bliższy niż brat, niż siostra. A tu mamy dwa w jednym. Bo mamy i brata, i przyjaciela. Czy może być coś więcej i coś bardziej wspaniałego? Nic. Zadbajmy o tę relację. Trzy przeszkody. Rzeczy, prace, osoby. Trzy przeszkody. Wygoda, zajęcia, osoby. Odstawmy to. Szatan chce poprzez te trzy rzeczy unieruchomić nas. Abyśmy byli tylko takimi, którzy cieszą się swoim zbawieniem, ale nie zabierają ze sobą innych do nieba.